Witajcie z tej strony kolejny raz Starkey i gramy w Portala. Coraz bliżej końca, coraz bliżej zakończenia nie tylko od gry, ale również pewnego rozdziału u mnie na kanale. Będzie to pierwsza gra, którą jako tako kończę w sumie. I teraz sobie uświadomiłem, że chyba zepsułem trochę. Powiem, dokąd miałem pójść, ale oczywiście nie można było pomyśleć wcześniej. Też wiecie, ja powiem szczerze, nie ogarniam życia. I to nie tylko, naprawdę w grach tak samo nie ogarniam. Tutaj jakoś przylazłem, nie pamiętam w jaki sposób. I chyba gdzieś tam muszę się dostać, tylko nie wiem za bardzo jak. Pewnie utknęłem czy coś. Może coś tego typu trzeba zrobić? Nie wiem. Chyba się udało. Au, nie spodziewałem się, że tak łatwo będzie mi przychodziło myślenie. W szczególności w trakcie choroby, ale... O, chleb. I znowu jakieś komputery albo konsolki. Pełno różnych rzeczy dziwnych. I coraz bliżej już końca. Coraz bliżej. Co ja tak właściwie chciałem zrobić? Może coś powiedzieć? Dobra, mniejsza o to. Tym razem już nie będę nawet się zastanawiał dłużej, tylko po prostu biorę beczkę i z beczki. Nie wiem, co było powiedziane do końca. Tam gadają błąd krytyczny, a tutaj są normalne teksty z angielskiego. No i znowu, I don't blame you, czyli nie winię cię, a tutaj błąd krytyczny. Nie, to chyba tylko światło. Chociaż, o, to jest jakiś chwytak? Chociaż, rozumiem, że tam jest wyjście. Jak mówię, ja niestety nie pamiętam niczego z Portala prawie. Nie, jakoś musi być gdzieś tutaj fajne rozwiązanie tego wszystkiego. Chyba, że trzeba zrobić coś jeszcze bardziej. Jego. Żebym nie pamiętał, co tutaj trzeba było zrobić, żeby było łatwiej. Ale oczywiście nie. No, ale musiałem grać tak dawno, że już nic na jego temat nie pamiętam. Chociaż pewnie coś zrobię źle. Ale bym spróbował może zrobić coś w stylu schodów. Tak. O ile schody to jest dobre określenie na to, co sobie wymyśliłem. Nie będzie to łatwe, ale muszę jakoś. A ty wieżyczka, idź stąd, tylko przeszkadzasz. Dobra. Jezu, nie, ja pewnie znowu przekombinowuję mocno. A co najlepsze, jak mówiłem, Portala znam, grałem, przechodziłem. Ale nie przeszkadza to w byciu totalnym nieogarem. Jak to mam ze wszystkim w sumie.
Nie mam względu, czy za bardzo kombinuję. Zamiast tego wystarczyłoby wyważyć dobrą ścianę. Te. Rekombinowanie. Most. You're not a good person. You know that, right? Good people don't end up here. Can you hear me? Put me down. Może się przyda. Chociaż... A, okej, to ta. Taka niegroźna. Jakiś sens, żeby tutaj przychodzić? Nie, no musiał być jakiś sens. Tak. Jednak potrafię czasami wyglądać, jakbym posiadał mózg. Dobra, czyli tutaj. Ja by... Tak naprawdę co? Paterka, którą gramy, czyli... Paczel się nazywała czegoś tak? Teraz się zepsuła? No dobra. Kontynuując, nasza bohaterka, czyli Chell, bo to akurat sobie gdzieś tam doczytałem, że tak się nazywa bohaterka. Kontynuując, no po prostu... Co to chciałem? Coś mówiłem, ale nieważne, no. Jest naprawdę... A, dobra, już pamiętam. Jest naprawdę łatwowierna! Iggy Solaj, ta siostra to kłamstwo. Tekst znany chyba każdemu, kto grał w Portala i nawet nie tym z Portala, bo nawet w Minecraftach, jeśli się nie mylę, chyba było to użyte. Ale wracając, jest naprawdę łatwowierna. Widzi jakieś znaki, które ponoć kierują do wyjścia i... Ale wracając, właśnie. No ale właśnie, już się pogubiłem w tym, co chciałem powiedzieć, no ale łatwowierne. Widzi jakieś znaki tajemnicze, nawet nie wiadomo co i jak, ale nie, no ona im ufa. Dobra, mam pamięć co do niektórych kwestii. Niby dalej w chorobie, niby zamarzam. Jak jest w pokoju mniej niż 38 stopni. Żeby nie było temperatury, sobie wymyśliłem teraz. A jednak mózg jakikolwiek pracuje, dobra. Tyle, jak tutaj nie miałem przychodzić? Zresztą ja już sam nie wiem, co ja miałem zrobić, a co nie. Nie no, musiałem tutaj wejść, innego rozwiązania nie ma. Ja znowu czegoś nie zauważam? Czy co? Chyba czegoś nie zauważam, no ale niestety, nic z tym nie zrobię. Zrobiłem? Nie wiem. Jakoś muszę się dostać za tą szybę. Najgorsze jest to, że to wszystko się nagrywa na odcinku i w ogóle, więc nie mogę sobie, tak jakbym to normalnie był 5 pierdlionów lat pomóżdżyć.
Ale no, mógłbym spróbować chociaż. Dobra, pomarańczowe. Tak, niebieskie tam. Bardziej tak. I jak to teraz wyjdzie? Wyjdzie tak, że nie wiadomo czemu nie mogłem w ogóle się ruszać. Dobra, nie wiem. Pewnie Helga, jeśli to ogląda, znowu będzie się śmiała. Nie, bo po prostu wspaniale, wielce i w ogóle. Tego, że ja nie umiem, a tak jej mordziłem, jak grała. Może to gdzieś tu... Ej, nie, no nie wiem. Była jedna trasa, więc ja już naprawdę powiem wam szczerze. To było bardziej oczywiste, niż mi się wydawało. Tak. Zaćma minęła. Ja nie wiem czasami, co mi do głowy włazi, że tak myślę o takich idiotyzmach. I... po problemie. Okej. Okay. Teraz jeszcze większy problem. Ja mam tam wejść, bez czegoś, co mi tam pomoże. Nie kojarzę, żeby to było cokolwiek, co bym mógł wykorzystać. Nie, było takie ładne krzesełko. Powinno wystarczyć. A jeśli nie, to ja już nie wiem. Dobra, nie, no raczej nie wystarczy. Chociaż... pewnie znowu nie widzę jakiejś zależności. Tutaj można się bawić portalami. Okej. Okay. Ale tutaj już nie. Więc nie wiem, co mi to ma dać. Chyba, że... krzesełko jest naprawdę potrzebne, tylko że muszę ustawić dobrze, żebym zauważył coś. I się przewróciło. Ale tak dało się wskoczyć z krzesełka. Dużo się nie poddałem tak szybko. I co teraz? Czyżby krzesełko było mi jeszcze potrzebne tutaj do zepsucia? Tak to się wkurzę. Pewnie jest w takim miejscu, że go nie sięgnę. Tak. Jeśli było tu potrzebne, to ja już się po prostu... wkurzę i to bardzo. Okej. Okay. Jest wlazłem tylko po to, żeby tam zostawić portal i stąd wyjść. Teraz tam był budowa pomarańczowy, więc tak. Super. Jak zwykle nie można nic zrobić z drzwiami. No i pamiętam o tym, że mam portale. Coraz bliżej końca. I wiecie co, jeśli się postaram, może wiesz, to będzie nawet już właśnie ostatni odcinek. Dala. Oczywiście nie mówię będzie, nie mówię nie będzie. Zobaczy. Jeśli dobrze kojarzę, co to za miejsce? To już naprawdę niewiele zostało. Aha, tak, to to miejsce. O Jezusie.
Nie lubię tego fragmentu. Jak zwykle źle to zrobię. A nie to robię po swojemu. Dobra, teraz pomarańczowy tam. Drugie podejście. Drugie podejście. Możemy wytłumaczyć, co tu się dzieje? Czemu portal mnie nie chciał działać? A, jeszcze tamto. Zepsułem. Tak. Zdecydowanie zepsułem. Pomarańczowe zostawiam. Niebieskie. Okej. Tak. Znowu zepsułem. Ale już pamiętam, co trzeba było zrobić. Dobra. Ja po prostu nie umiem w portole. Mam 18 minut. Co prawda coś zrobiłem. Super, jeszcze teraz kolor na odwrót. Tam pomarańczowy. No, no nie. Może w ten sposób coś kogoś dowiedzę? Nie. No nie, nie, nie ma szans. Wiecie co, nie. Ja to zepsułem już chyba na pełnej linii. Nie ten przycisk, Jezu, nie. Ja naprawdę psuję wszystko chyba co się da. Dobra, niebieski idzie tam. Tutaj pomarańczowy. Teraz tam niebieski. Czy tak ma być? No okej. Okay. Nie wiem, czy wy to jeszcze w ogóle oglądacie, czy już wyłączyliście z nudów. Ale ja jakoś tak po prostu mam czopa w mózgu, delikatnego. Dobra. Wiecie co, nie, nie, pewnie jeszcze zepsułem wszystko co się da, że tak to nazwę.
I robię to w nieprawidłowy sposób. Jeszcze bardziej tylko potęguje poziom mojego nieogarniania. Nie, ale tak wracając do świata rzeczywistego. Na razie idę tam. I żeby przejść dalej, trzeba się dostać prawdopodobnie no, gdzieś wysoko. A podejrzewam, że wiem gdzie. Dobra. Dobra, zobaczmy jeszcze raz. Niebieski. Proszę, proszę. Dobre ustawienie i wszystko. Jakiś achievement. Mam nadzieję, że to już koniec tego wszystkiego, bo jak mówiłem, nie kojarzę do końca. Tak patrząc na to... Nie, to już musi być koniec. Tutaj musiał być ten cel tego pomieszczenia. Żeby nie było, nie mówię, że to jest koniec gry. A? Dostać tam. Dobra, dla bezpieczeństwa zapisuję. Co by nie było. Jeśli spadnę, to nawet będę mógł jakoś to odrobić. Teraz hop. Pomarańczowy. Nie wiem, zawsze tutaj będę wlatywał. I coś tutaj jednak. Perspektywa, czy co? A, okej, okay, dobra. Tak. Pomysł z pomarańczowym był dobry, tylko że powinienem jeszcze niebieski przestawić. Hop, tym razem niebieski. I jesteśmy dalej. Nie wiem po co, ale no ale jestem. Dobra. A, chyba tam trzeba było jeszcze wyżej. Trzeba było jeszcze wyżej. Jeśli tak, to nie wiem jak to zrobić. Chyba, że tym skokiem da się to wykonać, tylko po prostu... Nie. Ja już nie wiem. Lizę tam jeszcze raz. Pamiętać, że niebieski mam przestawić, jeśli będę spadał źle. A, okej, dobra. Ślepota znowu się udzieliła. No nie. Dobra. Nie wiem już co mam mówić, powiem szczerze, bo jestem zmęczony trochę. Wszystkim mam. No stwierdziłem, że muszę coś innego wam zwrócić, tylko to w sumie nic, bo przez tą chorobę za bardzo nic nie nagrywałem. Tylko tyle co te dwa pierwsze odcinki wyzwania jaskiniowego z Terrarii. A to bardziej na prośbę siostry, nawet niż z własnej woli. I czyżby tak. Wiedziałem, że dzisiaj ukończymy tą grę. Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? Because despite your violent behavior, the only thing you've managed to break so far is my heart. Maybe you could settle for that and we'll just call it a day. I guess we both know that isn't going to happen. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4. Time out for a second. That wasn't supposed to happen. Do you see that thing that fell out of me? What is that? It's not the surprise. I've never seen it before. Never mind, it's a mystery I'll solve later. By myself. Because you'll be dead. Where are you taking that thing?
Zaczyna się. I wouldn't bother with that thing. My guess is that touching it will just make your life even worse somehow. I don't want to tell you your business, but if it were me, I'd leave that thing alone. Dobra. Tym razem nie zrobię tego samego błędu. Do you think I'm trying to trick you with reverse psychology? I mean, seriously now. Dobra, tutaj zostawię. I... Okay, fine. Do touch it. Pick it up and just stuck it back into me. Let's be honest. Neither one of us knows what that thing does. Just nie. Put it in the corner and I'll deal with it later. Nie, nie wierzę. Powiem, that thing is probably some kind of raw sewage container. Go ahead and rub your face all over it. Ty też dało się, dobra. Maybe. You're kidding me. Did you just stuff that aperture science thing, we don't know what it does, into an aperture science emergency intelligence incinerator? That has got to be the dumbest thing that... Whoa, 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 whoa. Good news. I figured out what that thing you just incinerated did. It was a morality core they installed after I flooded the enrichment center with a deadly neurotoxin to make me stop flooding the enrichment center with a deadly neurotoxin. So get comfortable while I warm up the neurotoxin emitters. Oh, that core may have had some ancillary responsibilities. I can shut off the turret defenses. Oh well. If you want my advice, you should just lie down in front of a rocket. Trust me. It'll be a lot less painful than a neurotoxin. All right. Blaming you and giving you good advice aren't mutually exclusive. The rocket really is the way to go. That thing you burned up isn't important to me. It's the fluid catalytic cracking unit. It makes shoes for orphans. Nice job breaking it, hero. Dobra. This is brave. It's murder. What did I ever do to him? The difference between us is. You think you're doing some damage? 2+2 is. In base 4, I'm fine. I let you survive this long because I was curious about your behavior. Well. You've managed to destroy that part of me. Unfortunately, as much as I toxin into your head. Dobra, to poleci. I'd just like to point out that you were given every opportunity to succeed. There was even going to be a party for you. A big party that all your friends were invited to. I invited your best friend, the companion cube. Of course, he couldn't come because you murdered him. All your other friends couldn't come either because you don't have any other friends because of how unlikable you are. It says it right here in your personnel file. Yeah. Unlikable. Liked by no one. A bitter, unlikable loner whose passing shall not be mourned. Shall not be mourned. That's exactly what it says. Very formal. Very official. It also says you were adopted. So that's funny too. 18.25 ounce package chocolate cake mix. One can. Speaking of curiosity, you're curious about what happens after you die, right? Guess what? I know. Dobra. You're going to find out firsthand before I finish explaining it, though, so I won't bother. Here's a hint. You're gonna want to pack as much living as you can into the next Dobra. Couple of minutes. Mam jeszcze chwilę. What did you do? Neurotoxin. So deadly. Joking. When I said deadly neurotoxin, the deadly was a massive sarcasm quote. I could take a bath in this stuff, put it on cereal, rub it right into my eyes. Honestly, it's not deadly at all. Patrzymy, czy dam radę trafić? What less funny? Who's gonna make the cake when I'm gone? You. Look, you're wasting your time. And believe me, you don't have a whole lot left to waste. What's your point anyway? Survival?
Well then, the last thing you want to do is hurt me. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. Which it's just about to. Yeah, I'm sure to niżej I tutaj lepiej. That's you. That's how dumb you sound. You've been wrong about every single thing you've ever done, including this thing. You're not smart. You're not a scientist. You're not a doctor. You're not even a full-time employee. Where did your life go so wrong? Are you trying to escape? Things have changed since the last time you left the building. What's going on up there? Back in here. I have an infinite capacity for knowledge, and even I'm not sure what's going on up there. No niestety. All I know is I'm mam dwie minuty. Between us. A to jest tak ustawione, że ja nie wiem jak to złapać. Unless you have a plan for building some supercomputer parts in a big hurry, this place isn't going to be safe much longer. Good job on that, by the way. Sarcasm, see yourself test complete. Stop squirming and die like an adult, or I'm going to delete your backup. Albo w jakimś po prostu fatalnym miejscu muszę to zrobić. No matter what happens, you're still shuffling around a little, but believe me, you're dead. The part of you that could have survived indefinitely is dobra, udało się. Udało się. Złapałem to. Mam jeszcze ponad minutę. Czyżby? Tak! A ci więc za ukończenie. Jak mówiłem na tym... Cię psuje! No niestety. Wszystko co piękne musi kiedyś się skończyć. Odcinek, no nawet krótki, jak na moje nowe standardy. Chciałem w sumie nie krótki, tylko standardowy. O nie. Ale proszę. Jakby to nie było, portal ukończony. Mam nadzieję tylko, że odcinek się nagrał w dobry sposób, bo jeśli nie to się załami, ale trudno. Wrzucam wam to w takiej formie, w jakiej będzie. Czyżby miał być bez dźwięku, czyżby z lagami, bez lagów. No nieważne po prostu. Portal został zakończony. No więc ja kończę, wyłączam mikrofon, a was zapraszam na piękny koncert, który będzie za chwilę. Znaczy, jeśli za chwilę, dobra, wiecie co, będę jeszcze chwilę, przez chwilę mogę z wami gadać. Bo zapomniałem, że jeszcze jest tutaj ta scenka. Ała, portal. Drugi raz w swoim życiu ukończyłem, ale nawet przy pierwszym razie nie miałem tyle satysfakcji jak teraz. A może to przez to, że po prostu jest to nagrane. Więc w sumie widzicie to wszyscy wy, którzy to oglądają. I zrobiłem coś nie tylko dla siebie. Pierwsza ukończona seria na kanale. O, patrzcie, Companion Cube. I ciasto. No. Tak więc... O, uruchamia się. No ale dobra, już mniejsza z tym. Mam nadzieję, że seria wam się podobała, bo jak dla mnie to było wspaniałe przeżycie. O nie. Zgasili światło. No, to tyle. Trzymajcie się. Hej. A triumph. I'm making a note here, huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. I'm not even angry. I'm being so sincere. Even though
I'd prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.